Przystępujemy do zmiany opatrunku. Ważne jest to, żeby ręce były czyste. Zwyczajnie czyste przy pomocy wody. Nic tu nie trzeba specjalnie środkami jakimiś ekstra dezynfekować. No ale woda. Woda jest potrzebna, co się okazało w piątek, że we Wrocławiu mogą być niestety z tym kłopoty. Bandaż można wyprać, jak się ubrudzi. Zmieniam opatrunki co 12 godzin. Jak to wygląda, zaglądamy. Dobrze to wygląda. Fasolka jest mokra. O, śmierdzi potwornie. I teraz tak, ranę trzeba najpierw boczną zdezynfekować. Używamy spirytus salicylowy. Mamy też taki spirytus alkoholowy, ale można i tego używać, co kto woli. Ja używam salicylowego, dlatego że jest dużo tańszy. No i to troszeczkę jest tutaj ropy. Wyciek onkologiczny jest coś okropnego, proszę Państwa. Dopiero wtedy człowiek rozumie, dlaczego organizm nie był w stanie sam tego wyczyścić. Wątroba i nerki nie wyrabiają, nie są w stanie tej ilości karcynogenów i toksyn z organizmu usunąć. Niestety. Taka jest smutna prawda, że nie ma innej metody skutecznej wyleczyć rak. Ponieważ ilość karcynogenów w organizmie, jeżeli jest nasycona do pewnego stopnia, następuje lawinowo reakcja, tworzą się komórki rakowe. I wtedy, proszę Państwa, już po prostu organizm nie wyrabia. Do tej pory tak mógł sobie system immunologiczny zdrowego organizmu był w stanie działać, usuwać te i toksyny, i karcynogeny, ale potem już nie. No ja przycinam liść kapusty z miękkiej części. Trzeba kupić dużą kapustę, żeby były duże liście, bo twarde liście, takie jak głąb, przy głąbie, po prostu jest duża, ogromna różnica między tutaj liściem z tej części, a tym miękkim. Dobrze, liść mamy przycięty. I teraz przycinamy takie paczki, jest tu 100 takich gazików, one są wyjałowione, także nie ma jakoś powodu, żeby się martwić. Biorę go na pół, o to, że używamy niesterylnych opatrunków, one są wystarczająco sterylne, nie trzeba w pojedynczych paczkach kupować, bo takie gaziki można też kupić w pojedynczych trzypakach takich, wtedy są zamknięte w folii i tak dalej. No. Wycin, ale to jest bardzo drogie. 2 zł jeszcze kosztuje. Tak, 20 zł za 100 gazików, czyli 20 groszy nasz kosztuje jeden gazik. I mamy wyciętą dziurkę. Kładamy liść w ten sposób, żeby meniskiem wklęsłym otaczał naszą fasolkę.
Nam za duży ten liść jeszcze dalej tu jest. Trochę go zmniejszymy. Żeby zostawić miejsce na ewentualny przeciek nam. No i to tak ładnie wygląda, nawet ładnie pachnie. Smacznie, apetycznie. O, weź pocieszać się staram, żeby jakoś to wytrzymać, ponieważ dwukrotna zmiana opatrunku. Teraz do rany wkładamy naszą, o, dzieciorkę. Trochę z nas zdenerwowana, bo nagrywa, weźmiemy inną. Dzieciorka się sama prawie trzyma, bo to sklejające tu cały garnuszek. Ja kupiłam tą mniejszą, posłuchałam rady jakiegoś tam internauty i kupiłam mniejszą dzieciorkę. I widzicie Państwo, ona się sama trzyma. Teraz trudność polega na tym, żeby dopasować do dziurki z dzieciorką nasz opatrunek z kapustą. I to się nam udało. Zapomnijmy jeszcze raz o czym. Wszystko jest na miejscu i zaczynamy zawijanie. Nie jest bardzo bolesne, chociaż raz trochę bardziej, raz trochę mniej. Przyzwyczaić się chyba też nie bardzo do tego można. No jest to taki lekki ból, no, ale do wytrzymania. Nawet nie muszę brać środków przeciwbólowych. Liście był zimny, dlatego tutaj trochę teraz jest reakcja. I co jest ważne, proszę Państwa, dwa pierwsze są troszkę silniejsze, a potem luźno, dlatego żeby to nie uwierało, żeby to nie przeszkadzało. No i zapinamy klamrami. Ale co jeszcze Państwu chciałam powiedzieć, co jest ważne? To jest ważne, żeby delikatnie dwoma tymi klamrami. Musiałam kupić drugi bandaż elastyczny, żeby drugą klamrę mieć, ale to jest tylko 4 zł, także dla mnie się sprawdziła mała cieciorka, nie ta duża, bo są dwie, duża i mała. Natomiast kapusta musi być duża. To jest ważne. No i spirytus salicylowy. Jeszcze nożyczki. O, takie nożyczki używaliśmy do przecięcia pęcherzyka z trzostku. Ale to pokażę Państwu na innym filmie. Zrobiłam inny filmik. Bo teraz już jesteśmy 2 tygodnie po od założenia, od startu, inicjacji i wymienialiśmy opatrunek. Następny będzie potrzebny dopiero za 12 godzin, czyli wieczorem. Dziękuję za uwagę. To tyle.